Witam Państwa serdecznie w roku 2024, ale jeszcze mały komentarz do ostatnich dni roku 2023. W moich rękach widzicie Państwo raport o stanie, o stratach wojennych, które poniosła Polska podczas II wojny światowej. Oczywiście jest to raport skrócony, bo prawdziwy, pełny raport to jest ponad 1000 stron, który został stworzony przez historyków polskich, ekonomistów polskich, którzy pracowali w Instytucie Strat Wojennych imienia Jana Karskiego, podlegającym premierowi polskiego rządu. Otóż w ostatnich dniach przed Nowym Rokiem Donald Tusk odwołał wszystkich tych historyków, odwołał tych wszystkich ekonomistów, którzy opracowali raport wojenny, ba, wysłali ten raport o stratach wojennych do wielu ambasad europejskich w języku niemieckim, w języku angielskim. Jak musiało to Donalda Tuska zaboleć, że wszystkich ich wyrzucił, zanim zdążył wyrzucić na przykład prezesów spółek Skarbu Państwa, którzy podobno tak dużo zarabiają, zanim zrealizował 100 konkretów, przekazał podwyżki nauczycielom i już wyrzucił tych, którzy w sposób bardzo fachowy opracowali raport, w którym wyszło, że ponad 6 bilionów złotych można liczyć straty wojenne Polski, za które nigdy Niemcy nie wypłacili żadnych odszkodowań, bo nie mają z nami zupełnie takiego traktatu o rozliczeniu II wojny światowej. Zachęcam do sięgania do tego dokumentu, jeżeli Państwo gdzieś są w stanie zdobyć chociażby tą skróconą wersję raportu o stratach wojennych, bo pamiętamy, jaki spór między Jarosławem Kaczyńskim w końcówce ubiegłego roku był ostry, a tu okazuje się, że Donald Tusk przede wszystkim tych ludzi wyrzucił. Ale nie dowiemy tego się już z polskiej telewizji, bo oczywiście zmiany nastąpiły też w telewizji polskiej.